Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek, ze mną jest jak zwykle Rafał. Witam Cię, Maćku, witam wszystkich oglądających. I witam Was bardzo serdecznie w naszym, na naszym następnym podcaście. Nice, którym to opowiemy sobie y, i odpowiemy sobie na pytanie, czy zwiedzanie Malborku jest y, y, drogie. Opowiemy sobie y, trochę o obecnej sytuacji gospodarczej o cenach biletów, czy to w naszych tutaj największych tutaj muzeach w Polsce, czy to jak to wygląda w Europie, porównamy sobie te trochę ceny i opowiemy sobie, czy jest po prostu drogo. Ale na początku może porozmawiamy sobie trochę o tym, o tym sezonie, który właśnie się już zakończył nam i o spostrzeżeniach. Jakie, Rafał, masz spostrzeżenia co do tego sezonu, który właśnie się nie zakończył? Na pewno porównując do minionych dwóch lat, kiedy byliśmy pod takimi ostrymi restrykcjami covidowymi, można bardzo zauważyć to, że turyści na pewno podróżują w tym momencie już przez cały rok. Ponieważ no w 2020, 2021 roku, zimą, jesienią, czy tam nawet wczesną wiosną, wszystko było pozamykane, nie mogli tak podróżować. W tym roku już było to bardziej komfortowe, więc też nieco inaczej ta specyfika ruchu turystycznego się przedstawia. Jestem ciekaw tych danych statystycznych, takich, które pewnie na początku przyszłego roku, czy to muzeum w Malborku, czy może jakieś tam inne organizacje związane z turystyką przedstawią. Jak na moje oko tych turystów będzie gdzieś tak, no może 400 tysięcy w tym roku, zobaczymy jeszcze jakieś, może 500 tysięcy. Tak, porównując do poprzednich lat, choć widać na pewno spadek tego ruchu turystycznego. No i widać coraz bardziej, niestety, zmiany gospodarcze, jakie zachodzą nie tylko w Polsce, ale i w ogóle w całej Europie. Mianowicie tutaj, tutaj takie trochę straszenie społeczeństwa, myślę, że też trochę realne działania związane z inflacją, z kosztami energii, czyli to, co nas dotyka w ostatnich tygodniach, no to trzeba przyznać, że Turystyka chyba jako pierwsza dostaje rykoszetem właśnie przez te zmiany, przez, przez wzrost tych kosztów różnych. Także przeciętny turysta, który przyjeżdżał w tym roku do Malborka, na pewno wydawał mniej. Nie wiem, mm -hmm. czy ktoś to liczył, sprawdzał w poprzednich latach, w tym roku jakaś instytucja. Natomiast moim zdaniem wydawał po prostu mniej. Yy, nawet mimo wzrostu cen, po prostu mniej towaru, mniej usług było zlecanych. Nie? Mm -hmm. No i tak właśnie yy, rozmawiamy dzisiaj o cenach biletów, a trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny mogą mieć wpływ na to, jak w przyszłym roku się ta turystyka będzie kształtowała, bo jednak mm -hmm. co by nie mówić, muzeum chyba nadal jest największą atrakcją w Malborku. Także stąd ta tak. inicjatywa nasza, dzisiejsza. Mhm. Na pewno też i te liczby mogły być trochę mniejsze ze względu na to, że trochę temat COVID-u trochę poszedł na bok. Trochę o tym zapomnieliśmy i też wszyscy turyści o tym zapomnieli i zapomnieli i wszyscy patrząc na to, jakie były też i wysokie temperatury, rzucili się po prostu nad morze. A to Takie też spostrzeżenie. To jest prawda. Dlatego też i no, bardziej skupiali się na tym, żeby trochę pobyć nad morzem i skorzystać y, z tej pogody, i też i skorzystać z, tych, y, z tej szansy, że po takim dłuższym jakby czasie tych obostrzeń, tego wszystkiego, co się działo wcześniej, mogli po prostu zażyć tego, tej y, morskiej bryzy. Tak jest. Jadłym. <laughs> tak, tak, tak. Dobrze. Y, no to jeśli chodzi o cenę, no to zacznijmy sobie od y, polskich muzeów od środowiska naszego krajowego. No i zacznijmy sobie tutaj od na początku od Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. No i tutaj po prostu ceny wyglądają w taki sposób, że nie przekroczymy naszego budżetu powyżej w sumie 40 zł, ponieważ bilety do pałacu kosztują normalne 35, a ulgowy 28. Tak jak w większości tutaj muzeów dzieci do lat 7 mają Wstęp bezpłatny, a też czy też, jeśli chodzi o kartę dużej rodziny, tutaj są właśnie e, uwzględniane i bilet normalny kosztuje 26 ulgowy 21 zł. Następnie tutaj mamy co do porównania muzeum, e, jeśli chodzi o Łazienki Królewskie w Warszawie. No i tu tak samo też e, możemy zobaczyć, patrz na wyspie, starą oranżerię, były dom. Wodozbiór pod chorążówkę. I mamy tutaj jeden taki wspólny bilet normalny, który kosztuje 40 zł, 20 ulgowy. Ale tutaj dzieci od lat 7 i młodzież do 26 roku życia płacą złotówkę. No i też tutaj są uwzględniane jakby zniżki dla Dużej rodziny. Także i w tym Muzeum jest Muzeum Łobiecwa i Jeździectwa, koszary kantonistów i Stanie Kubickiego. I też tutaj mamy jeden bilet oddzielny, w którym tu normalny kosztuje 16 zł, ulgowy 8, jeszcze raz dzieci od 7 lat i młodzież od 26 lat złotówka. No i tak samo mamy tutaj kartę Dużej Rodziny, która uwzględnia zniżkę cen normalnych dla dorosłych 12 zł, no i też dla tutaj dzieci i młodzieży złotówka. No i na koniec mamy tutaj Muzeum Królewskie, które ma taką specyfikę, że można tutaj wiele wystaw zwiedzić. No i każda z tych atrakcji ma inną cenę, jak i też obowiązują dzienne limity wejść. I także w każdy różne dni można co innego zwiedzić. Czy to na przykład dla przykładów poniedziałek możemy zobaczyć Wawel zaginiony, Wawel odzyskany, a od wtorku do niedzieli takie miejsca jak Zbrojownia, Skarbiec Koronny e, czy też przygotował no, Kościół Świętego Gereona. I tutaj ceny jakby trzymają się e, od, bilet normalny od 5 zł minimalnie do około 30 zł, a ulgowe od 2 zł nawet do 20 maksymalnie. Także porównywalnie trochę do tych poprzedniejszych tutaj nam miejsc, muzeów w Polsce. Ale jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o muzea w Europie? Wiesz co, no właśnie, bo, bo mówiąc o muzeum w Malborku, ciężko nie wspomnieć, że to jest tak naprawdę no spokojnie możemy powiedzieć, że, że muzeum na miarę europejską. Więc trzeba mm -hmm. też to porównać do cen europejskich muzeach. Ja tutaj wziąłem pod uwagę trzy muzea. Każde jest zlokalizowane w innym kraju. Mm -hmm. Pierwszym z nich jest Louvre. W Louvre ta cena standardowa to jest 17 euro. Jak kupujemy na miejscu, to jest to 15 euro. Ale jeśli się jest studentem do 26 roku życia. Albo jak nie studiujemy, to poniżej 18 roku życia mamy wejście za darmo, więc jest to uważam, że super właśnie taka okazja do zwiedzenia, mm -hmm. to dla młodych ludzi. Ja akurat właśnie kiedyś skorzystałem z tej darmowej wejścióweczki, więc było to bardzo bardzo fajne doświadczenie. Drugie muzeum jakie? A jeszcze tylko tak dodam, że tutaj oczywiście w cenie jest audioprzewodnik. przewodnik. Mm -hmm. To też już taki standard w Polsce, zresztą w Malborku też. Tak, tak. Też to jest. Drugie muzeum, jakie wziąłem pod uwagę, to jest Muzeum Watykańskie i w tym bilecie też jest Kaplica Sykstyńska. I tutaj standardowy bilecik kosztuje również 17 euro, bilet ulgowy 8 euro. Jest coś takiego jak opłata rezerwacyjna, więc przypuszczam, że to działa podobnie jak w przypadku muzeum w Luwrze, to znaczy Luwru. Czyli. Krótko mówiąc, jak kupujemy sobie i rezerwujemy miejsce przez internet, to musimy dodatkowo dopłacić 4 euro. E, natomiast tutaj jest płatny audioprzewodnik. E, jest to no, normalnie 7 euro, dla dzieci do lat 12 jest to 5 euro. Więc, e, więc tutaj już jest troszeczkę więcej. E, no i przy obecnym kursie euro, tak, tak mówimy, bo, bo ty wspominasz o złotówkach, ja tutaj mówię w euro, mm -hmm. nie? To te 17 euro, które jest taką yy, najwyższą ceną yy, w tych muzeach, no to będzie to około 70 zł. Mm -hmm. Nie, czyli tak dwa razy więcej średnio niż te muzea, o których ty wspominałeś. Mm -hmm. yy, no, ale mamy też takie perełki, jak na przykład Muzeum Brytyjskie. I co jest ciekawe, w Wielkiej Brytanii jest to dosyć częste. Tutaj muzeum jest, zwiedzamy je za darmo, e, czyli, czyli zdarzają się też takie miejsca, e, gdzie, gdzie, możemy naprawdę jakieś fajne wystawy obejrzeć za darmo, e, tak jak to było tutaj w Lubrze dla studentów albo w tym muzeum brytyjskim. No właśnie, a jak to w ogóle wygląda w Malborku? Jak w jeszcze trochę tak wracając do tego, jak to wyglądało w innych tutaj muzeach, bo jeszcze na Wawelu mamy, sobie przypomniałem o tym, że mamy takie jeszcze trasy wyłącznie z przewodnikiem, mm -hmm. które są trochę droższe. O, proszę. E, no bo jeśli chodzi o Wawel, to od wtorku do niedzieli przygodowo mamy wejścia według takiego indywidualnego harmonogramu, w którym to Bilet normalny kosztuje 100 zł a ulgowy 80. Mhm. Czyli tak jakby jakbyśmy porównowali do tych cen, co, o których mówiłeś, no to to jest zdecydowanie trochę więcej. Jak mhm. też mamy tutaj prywatną rezydencję królewską, do której możemy tutaj zakupić bilet od 95 zł normalny, a ulgowy 75. Także tutaj już te ceny są trochę zdecydowanie większe niż od tych. Od tych biletów, które możemy sobie kupić. Do tych, tych poszczególnych tutaj tych wystaw, które tam były mhm. e, podane. No ale co do e, oferty tutaj zamkowej Malborku, to e, mamy jakby dwie opcje, trasę historyczną i trasę zieloną. Trasa historyczna e, trwa około 3,5 godziny i która częściowo pokrywa się też właśnie z tą trasą e, zieloną, e, jest dostępna od wtorku do niedzieli, od godziny 9 do 20. I tutaj e, ostatnie jakby takie wejście e, czy to grupy osób e, z przewodnikiem jakby zaczyna się od godziny 17, aby jakby już e, w miarę czasu jakby tego zwiedzania jak, naj, e, jak najwięcej by zwiedzić, żeby utrzymać się w tej, w tych hormonogramie tym całym. No i tutaj ceny Yy, wyglądają w taki sposób, że tutaj bilet normalny kosztuje 70 zł, ulgowy 50, czyli no, porównywalny do takich tych europejskich jakby cen. Mm -hmm. No i też jest uwzględniana karta dużej rodziny, jak i też karta mieszkańca, która według mnie jest kartą zapomnianą przez nas, mieszkańców, i za często, jej nie za często z niej nie korzystamy, jest tak naprawdę kartą, która po prostu leży w naszym portfelu i za bardzo z niej nie korzystamy i nie, nie pamiętamy o niej. No i tutaj jakby jeśli chodzi o kartę mieszkańca, cena biletu to jest 20 zł, co do karty dużej rodziny, no to normalny 50, ulgowy 30. No i mamy tą trasę zieloną, która trwa około półtorej godziny. Zjedzamy e, tą część przedzamcza, przyjazdy bra bramne, dziedzińce Zamku Średniego i Wysokiego, Kaplicy Świętej Anny, tarasy wraz z Ogrodem Wielkich Mistrzów, czy też i Fosy i e, Międzymurza. I tak samo e, ta trasa jest dostępna w poniedziałki od godziny 9 do 20, jak i od wtorku do niedzieli od godziny 17:15 do godziny e, 20. No i bilety tutaj normalne mamy już e, tańsze. Bilet normalny mamy 30 zł, a olgowy 20 Natomiast tutaj nie zmienia się cena, jeśli chodzi o kartę mieszkańca. Tutaj płacimy tak samo jak i wcześniej, 20 zł. No i też jest karta dużej rodziny, 20 zł, normalny bilet i ulgowy 15. Ale e, także i mamy oddziały w Sztumie i w Kwidzynie. I w sztumie, jeśli chodzi o sztum, to mamy tutaj zamek czynny od wtorku do niedzieli od 9 do 17. W którym to mamy bilety. Tutaj już płacimy razem z tym audio przewodnikiem, ofertę. W której to bilet normalny kosztuje 20 zł, a ulgowy. 17. Natomiast jeśli chcemy kupić bilet już bez audio, audio przewodnika, no to normalny kosztuje 10 zł, a ulgowy 7, czyli zdecydowanie tutaj tańsza oferta. Porównywując tutaj sobie Malbór i też inne miejsca w Europie. No i dzieci od do lat 7 mają wstęp bezpłatny. Natomiast w Kwidzynie mamy tutaj bilet normalny 26 zł, ulgowy 20. Także trochę, trochę już tutaj więcej musimy zapłacić, jeśli chodzi o Kwidzyn. Natomiast jest też opcja, że możemy sobie kupić jeden bilet na trzy zamki, czyli na Malbork, Kwidzyn i Stum, czyli fajna oferta dla osób, które by chciały, były w pobliżu i chciały sobie zwiedzić te, te muzea. Bilet jest ten ważny do 14 dni. I uprawnia właśnie do zwiedzania zamków na borku z przewodnikiem w języku polskim, zamków w Kwidzynie z audioprzewodnikiem, czy też i właśnie tutaj zamków w Sztumie z tym audioprzewodnikiem. I ta ulga oczywiście jest dostępna od wtorku do niedzieli. I bilet normalny kosztuje 100 zł, i bilet ulgowy 70 zł. Także możemy zapłacić trochę więcej niż za bilet normalny do muzeum w Malborku, a w tej cenie, cenie jednej mam, możemy jeszcze zobaczyć sobie Muzeum w Kidzyni, jak i też sztumie. No i bilet ulgowy 70 zł, czyli za tyle, ile byśmy dostali bilet normalny w Malborku. Czyli tak to po prostu wygląda, jeśli chodzi o nasze muzea zamkowe w pobliżu, jak i w Malborku. No i właśnie. I, i yy, yy, co mi przychodzi na myśl? Przede wszystkim. Yy... Te muzea w kraju, o których wspomniałeś, mhm. no to zdecydowanie e, pałac, w, ten pierwszy, o którym wspominałeś, był? Wilanowie. Wilanowie, tak, miałem mhm. na końcu języka. Tak, <laughs> pałac w Wilanowie, w Ilanowie. ale łazienki tak samo, to są muzea no, powierzchniowo mniejsze niż Malbork. Tak, końcu. zdecydowanie. I to też pokazuje to, jeśli chodzi o ceny, widzę, można po cenach zobaczyć też. Tak. Porównywalne muzeum powierzchniowo jakim jest Wawel przedstawia się już cenowo po prostu dużo drożej, nie? Tak, tak. Tym bardziej, że właśnie są te, te takie właśnie podzielone te miejsca, do których możemy sobie po prostu wejść, a nie, że mamy cały jakby jeden bilet, w którym to odwiedzamy jakby większość rzeczy. Jeśli chodzi o te muzea europejskie? Tutaj też mówimy o podobnych powierzchniach do, co, do, co do muzeum w Malborku. No i jak widać, te ceny są podobne, więc ceny są europejskie, trzeba przyznać. To mm -hmm. nie zawsze oznacza w Polsce dobr, dobrą rzecz. No tak. <laughs> Ale też trudno się dziwić, bo naprawdę weźmy sobie pod uwagę, że eksponaty, które są dostępne w Malborku, no to są eksponaty na poziomie europejskim. Myślę, że każdy, mm -hmm. kto to odwiedził w ostatnich latach muzeum, to, to potwierdzi. Tak, wychodzimy z tego pytania e, pod kątem kosztów ogólnych, czy zwiedzanie w Malborku jest tanie, czy drogie. Wspomniałeś o tej trasie zielonej. Mm -hmm. Ja uważam, że na przykład jeśli ktoś przyjeżdża z rodzinką albo nie jest typowo napalony na oglądanie wystaw muzealnych, które mm -hmm. akurat no, naprawdę są ciekawe w każdym, w, każdych, e, w każdym z muzeów z tej trójki naszej e, malborskiej, mm -hmm. No to może sobie się wybrać na taką trasę zieloną. Zobaczy budowlę, zobaczy architekturę zamkową, zobaczy takie piękne miejsce jak Kaplica Świętej Anny, która niedawno została odrestaurowana. Mm, tak. Mhm. I proszę spojrzeć, że ta cena jest no, już dużo niższa, mhm. a, a ta wyprawa jest naprawdę fajna. Więc jeśli chodzi o moje zdanie, to powiem tak. Jeśli chcemy zwiedzić Malbork czy te okolice takie jak te zamki w Sztumie i w Kwidznie mm -hmm. mamy opcję zrobić to tanio. Tak. E, natomiast jeśli chcemy uzyskać ten najwyższy pakiet, który, który jest po prostu na poziomie europejskim, no to musimy za to zapłacić normalne standardo standardowe dosyć kwoty jak na mm -hmm. Europę. Natomiast na przykład... W Krakowie jest to jeszcze droższe, nie? Tak. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Nie, według mnie jeśli chodzi o te ceny, to zdecydowanie na początek, jeżeli jeszcze jakby nie jesteśmy za bardzo nakręceni na to, żeby jeśli chodzi o Marbok, zwiedzić to wszystko, co się dzieje w środku, jakby zażyć tego trochę świeżego powietrza i jakby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda w środku, ale też nie aż tak w środku, że nie w tych wszystkich pomieszczeniach, tylko trochę tam zobaczcie te ogrody, właśnie te ogrody wielkich mistrzów, fosy mm -hmm. między murzem, jak to wszystko wygląda, ta cała architektura to zdecydowanie można tanio wszystko to zwiedzić i bezproblemowo e, nacieszyć się tym widokiem naszego zamku jak i też ta opcja trzech biletów jest naprawdę atrakcyjna według mnie i opłaca się, jeżeli jesteśmy już w malborku i chcemy jakby korzystać jakby z tego, że jesteśmy blisko i możemy dotrzeć bardzo szybko do tych miejsc pobliskich, do tych muzeów, które jeszcze chcemy zwiedzić. Oczywiście, no, Wawel jest droższy, można powiedzieć, że w sumie Kraków kiedyś to była stolica naszego kraju. Kraków to jest jakby większe, nasze, większe miasto od Malborka i te ceny mogą być też i większe, ale yy, to dalej są takie te ceny, trzymają się w obrębie tych cen europejskich, jeśli chodzi o te muzea. Także to trzyma się na poziomie tym yy, co do wielkości obszaru, które możemy zwiedzić, jak i, też, i yy, tego, co tam jest i rangi, jakby. Także zdecydowanie ceny są według mnie fair. Co do tego, jak to wygląda na całym, na, na całym świecie, ale też jesteśmy w stanie zapłacić mniej i też jakby skorzystać z usług tych muzeów, żeby cokolwiek zobaczyć i też i nacieszyć się widokiem. Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy z Panem Markadiuszem Kikowskim. Mm. E wspominaliśmy w rozmowie o takiej trasie, którą, o której oni wspomnieli w trakcie filmików u Obywatela JC i to była trasa tak zwana ekstremalna. Nie mam zielonego pojęcia, jak ona by miała przebiegać, pewnie gdzieś tam po, po murach zamkowych i tak dalej, ale w ogóle tak patrząc na to, że, że jednak ludzie będą oszczędzać w przyszłych miesiącach, w przyszłych latach, to... Tak. Moim zdaniem tworzenie takich e, biletów, które by obejmowały tylko jakieś fragmenty e, muzeum mm -hmm. w pewnym sensie będzie też jakimś rozwiązaniem. No bo wiesz, bo tutaj mówimy mm -hmm. o tym Wawelu, e, że, e, że suma summarum no to wychodzi to dużo drożej niż malbur, ale z drugiej strony, jak ktoś chce sobie wejść tylko tam na jedną czy dwie wystawy, najciekawsze, mm -hmm. to ma taką możliwość. Tak, i ma to, to jest... sens też. Tak, a tutaj tutaj jednak takiej możliwości nie ma i na przykład gdyby ktoś chciał zobaczyć tylko zbrojownik, bo go interesują militaria, no to mm -hmm. musi zapłacić tak za pełen bilet. No tak, albo wszystko, albo nic. Tak, tak. Także to jest jedyne, jedyna taka rzecz, która moim zdaniem w Malborku mogłaby się poprawić pod kątem biletów. Mm -hmm. Ten biletów. Ale generalnie rzecz biorąc, te ceny nie są jakieś takie porównując do innych podobnej klasą muzeów wysokie. Mhm. Także mamy nadzieję, że zdecydujecie się w przyszłym roku odwiedzić sameczek. Tak, bo warto. Czy też w przyszłym roku nawet i też zaprasza, zapraszamy no w teraz w okresie, okresie jesiennym, czy też właśnie tym okresie zimowym, który już za niedługo też będzie e, przybywał do nas, do naszego kraju. E, bo, jak tu już wcześniej mówiliśmy w poprzednim podcaście, że warto też i zwiedzić zamek nie tylko w okresie sezonowym, jak i też i w okresie tym jesienno-zimowym. Bo tak, te widoki tak. są naprawdę atrakcyjne. Zgadza się. Dobrze. O wszystkim chyba opowiedzieliśmy. Nie wiem, czy jeszcze coś, Rafa, masz do dodania, jeśli chodzi o, o, o nasze spotkanie. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy na kolejne odcinki, kolejne rozmowy i spotkania z kolejnymi gośćmi. Będzie się działo? Dokładnie. Ale więcej informacji na, na mediach społecznościowych. Dokładnie. Zapraszamy Was na Instagram, Facebook. Czekajcie na następne informacje dotyczące naszych podcastów, nowych przedsięwzięć, które będą na naszym kanale. Będzie się dużo działo już niedługo. Mam nadzieję, że będziemy mogli w stanie Wam o tym opowiedzieć jak najszybciej. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.